Cześć moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w zimowym kasie, w którym zrobimy coś dosyć dziwnego i dosyć niespotykanego na moim kanale, a więc zabiorę się za challenge, słuchajcie, zabiorę się za challenge kasowy, czyli no going challenge, który polega na tym, że to, co zrobię, nie może być odzrobione. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, chodzi o to, że jeżeli zmieni Zimowi kolor oczu na niebieski z zielonego, to już ten niebieski kolor musi zostać, choćby skały srały i ściany się paliły, tak dosłownie rzecz biorąc. I wiem, na początku zwaliłam, bo się całkowicie zapomniałam z tymi oczami, ale po prostu jak sobie tylko jak ogarnęłam, to stwierdziłam, nie, dobra, zostawmy to, niech będzie, niech będzie. I słuchajcie, jestem po wgraniu 1 500 000 900 modów do Simsów, także nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ciężko mi było wybrać na przykład strój, czy fryzurę, czy jakąś eyeliner, czy cienie, czy makijaż, no, czy makijaż, Boże. Czy szminkę, czy cokolwiek, wybrać po prostu z tego, co widziałam na tym małym okienku, niż po prostu tak jak zawsze nałożyć na postać, zobaczyć, jak to wygląda, ewentualnie jakąś kolorystyką się pobawić i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nie. Co klikniesz, to zostaje i koniec, kropka. Także tak, to było dla mnie naprawdę dosyć ciężkie. Ja siedziałam pochylona nad biurkiem i po prostu wow, co ja robię? A może to, ale nie, bo może dalej być coś fajnego. Bo ogólnie rzecz biorąc, ja to tak średnio widziałam, co wygrywam te Simsy. Najbardziej skupiałam się na tym, żeby mieć niespodziankę i powiem wam, że wow, ściągnęłam po prostu paczkę z modami, do tego, co już miałam, ściągnęłam paczkę z modami i nie wiedziałam w sumie, co tam jest. Ważyła 4 giga, także myślę, no, będzie sporo modów. No i są. Słuchajcie, mam nadzieję, że mimo tych drobnych niedogodności z mojej strony, gdzie ja się po prostu męczyłam przy kręceniu i robieniu tego challenge'a, mam nadzieję, że on się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Napiszcie komentarz, czy robiliście coś takiego, czy nie robiliście, czy zamierzacie robić, czy jeżeli robiliście, to robiliście to z modami, czy bez modów, jak to u Was wyglądało. Dajcie znać, jak nazwaliście swojego Sima, bo ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, jak nazwać swojego Sima na koniec. I co, widzimy się niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć, i zapraszam do dalszego oglądania.